Hej, cześć, witajcie moi kochani w najnowszej prezentacji na moim kanale. Tym razem modyfikacja do gry ROM 2 Total War. Niesłychanie popularna na zachodzie, w Polsce troszkę mniej, ponieważ Ragnarok tego nie pokazał, więc ja postanowiłem Medieval Kingdoms 1212 naszej ery. Tak jest. Jest to modyfikacja, która przenosi nas do świata średniowiecza i ktoś by mógł już powiedzieć piskliwym głosem: tak, na to czekałem, to chyba Medieval 3. No niestety nie. Przepraszam. Słuchajcie, modyfikacja jest zrobiona fenomenalnie, przynajmniej moim zdaniem, ale jest zrobiona w bardzo małym stopniu. Twórcy zdecydowanie przyłożyli się i ponad 3,5-gigowa modyfikacja zawiera tylko i wyłącznie modele jednostek. Pozwoliłem sobie wcześniej nagrać bitwę, która przedstawi wam, jak one wyglądają. Więc przede wszystkim na początek zobaczcie, główna kampania. Znaczy, kiedy przechodzimy do głównej kampanii, nie mamy niestety nic. Mamy Rzym, który tak naprawdę w tej chwili ma logo jakiejś frakcji z średniowiecza. Niestety nie ogarniam za bardzo przepraszam, logo. To nie logo, tylko herb, tak? Niestety, no, nie zostały one zrobione tak, chociaż jakby w ROM 2, ale zobaczcie, że już mamy jakieś drobne zarysy. Niestety, oczywiście nazwy także nie zostały zmienione, ani nawet nie zostały wprowadzone w życie do kampanii, ale mamy już, zresztą zobaczyliście już w tej chwili, myślę, że frakcje zostały troszeczkę podmienione właśnie na potrzeby. Na przykład Arwenowie zostali podmienieni na Francję, a Icenowie na Anglię. Germani oczywiście, Swebowie oczywiście na Niemcy, czy też na Cesarstwo Niemieckie, i Getowie zostali podmienieni na Węgry. No ale zobaczmy, już przejdźmy do bitwy, ponieważ tutaj tak naprawdę nie mamy co patrzeć. Twórcy nawet, co prawda, twórcy pokazali nam już, jak ma wyglądać mapa kampanii. Niestety, ale tylko na papierze. Mają wszystko w miarę zaplanowane, ale przeniesienie, czy też wcielenie tego w życie jest o tyle trudne, że Creative Assembly nie stworzyło ROM 2 pod modyfikację, tak jak to robiło studio Creative Assembly, ale z Australii tworzyło ROM 2 i, jeżeli się nie mylę, współpracowało przy tworzeniu Shoguna 2. Niestety zostało rozwiązane zaraz po Shogunie, przed premierą jeszcze ROM 2. Nie wiem, czy po prostu Creative Assembly było, te główne studio matka, było zazdrosne, że im tak dobre projekty wychodziły i postanowili sobie spieprzyć ROM. Przynajmniej dwójkę. Przynajmniej to jest moje osobiste zdanie. Gra jest fajna, ale tej grze brakuje tego klimatu i tego, co tworzyło studio Creative Assembly Australia. Niestety. No ale przejdźmy już do samej bitwy, ponieważ rozegrajmy sobie bitwę własną. Zobaczcie. Ja jeszcze mam przygotowane. Co prawda chciałbym wczytać sobie bitwę, więc zapisałem sobie bitwę, ale teraz jakbym chciał wczytać bitwę, to jak? Przepraszam, bo tego niestety nie robiłem. I zaraz to na pewno będzie. Powtórki. Dokładnie. Obejrzyj powtórkę. Zobaczcie, no to jest przepiękne, to jest genialne. O takiego Total War'a mi chodziło. Zobaczcie, nie mamy trzech screenów, które w ogóle były tak strasznie mdłe, jak to było w ROM 2. Nie, zobaczcie, jeżeli wyjdzie ta modyfikacja, to jest, bądźcie pewni, że na moim kanale pojawi się cała seria kampanią, nieważne jaką frakcją, pewnie polską, ale rozegram całą kampanię, jeżeli tylko ta modyfikacja ukaże, jeżeli nawet wyjdzie wersja jakaś pre-alpha, która w ogóle nie będzie skończona. Ale będzie to. To na pewno nagramy tę kampanię, bo mnie już zafascynowała niesamowicie. Można rozgrywać bitwy w internecie, multiplayer, no to jest kolejna świetna informacja. No ale mówię to, co wcześniej mówiłem. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Zmieniłem troszeczkę ustawienia graficzne, ze względu na to, żeby ta bitwa była bardzo fajnie pokazana. Może sobie zhamujmy na razie. Pokażę wam jednostki polskie, uwaga, więc lecąc od góry.
jednostka do walki w zwarciu. Niestety twórcy nie postarali się o to, żeby zaimplementować tutaj jakąś inną broń oprócz włóczni i to jest też kolejny problem. Nie chcę mówić, że to jest błąd twórców, czy też niechęć do tworzenia czegoś bardziej, znaczy może nie tyle lepszego, co po prostu bardziej zgodnego z prawdą, ale na przykład na artach widzimy, że te jednostki mają Morgensterny w rękach. Niestety tutaj, jak widzicie, mamy włócznie, ale jest najprawdopodobniej spowodowane tym, że nie chcieli dawać to jakichś samych mieczy, żeby to jeszcze było jako jednostka troszeczkę szturmowa, pomimo tego, że piszesz do walki w zwarciu. Ale być może w przyszłości, chociaż w sumie twórcy zapowiadają bardzo dużo zmian a propos tego moda, to w ogóle ma być pełnoprawny mod, który będzie przenosił nas do świata średniowiecza. To ma być stainless steel na ROM 2, więc czekam na takie obietnice. No ale już widzimy, że już to w tym etapie wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Tarcze są świetnie odwzorowane. Tylko mówię, no jakby jeszcze zrobili Morgenstern, to byłbym w siódmym niebie. No ale okej, okay. No to mamy akurat jednostki dystansowe, co dzisiaj życzają włóczniami. Wolałbym, żeby to byli tak jak to było w Medievalu Kusznicy, ale ja się zawsze do wszystkiego przyczepię, ja się nawet potrafię przyczepić do tak świetnej gry, jaką jest Shogun czy Medieval 2, więc sorry, ale wiecie jak to jest ze mną. Co nie zmienia faktu, że i tak jest zrobione naprawdę, naprawdę dobrze. I świetnie, że w ogóle Polska została tak szybko zrobiona, ponieważ to były pierwsze cztery frakcje, które zostały odwzorowane. Była Anglia, Francja, Polska i Niemcy, więc to już świadczy o prestiżu. Kolejną sprawą są jednostki. No, to co zostało wszędzie włożone do wszystkich frakcji to tarcze. One bardzo często się powtarzają i nie możemy jakby wymagać od twórców, żeby faktycznie próbowali coś tworzyć. Jasne, Polacy będą mieli tutaj więcej typowego dla Polski godła, czy też herbu, tak, naszego na tarczach. Niestety, bardzo często tego typu jednostki podstawowe będą miały te same zdobienia i tak samo będą wyglądały. Dlatego postanowiłem zastosować prostą taktykę. Teraz pokazuję wam Polskę, czyli typowo czerwony naród, tak nazwijmy, i historycznie, i w barwach niestety. I pokazuję wam także Francję. No, więc myślę, że będzie ciekawie. Więc tutaj mamy te. I tutaj mamy łuczników, którzy bardzo mi się nie spodobali. Jakoś nie pasują mi do Polski, gdyż Polacy po prostu nie mieli łuczników, a jeżeli mieli, to mieli jakichś chłopów, których mogli po prostu stworzyć. No ale cóż, nie można winić modyfikatorów, osoby, które tworzą, tak, moderów za to, że no, że nie do końca znają historii naszego kraju, czy też nie grali uważnie w Medievala, czy coś takiego. By the way, i tak czapki z głów za to, że w ogóle postanowili coś takiego zrobić, bo ja czekam z niecierpliwością i nawet jeżeli będzie trzeba, to mogę taką modyfikację kupić. Ale z tego co słyszałem, to ma być ona darmowa. Tak czasami robią tak po prostu, że wystawiają jakby na swój warsztat w Steamie możliwość zakupu do czegoś takiego, no. Mam nadzieję, że będzie darmowa, ale jeżeli będzie działać, to nie będę się wahał wydać chociażby nawet połowy ceny ROM 2. Dalej, kolejna piechota do walki z warci. Widzicie, one się różnią, bo to ja wszystkie oddziały są inne. Wszystkie oddziały to służą do czego innego, to są jak osobne od jednostka, niestety one wyglądają bardzo podobnie i trudno jest rozpoznać, która jednostka faktycznie to dana, która była nam przedstawiana, ewentualnie po tych pancerzach, no ale to też nie jest do końca. Mam jakieś jednostkę przeciwko konnicy, kolejną jednostkę, tym razem z toporami, no i to już jest bardzo ładne. Tylko mówię, że wszystkie frakcje w praktyce wyglądają tak samo europejskie. Jest jeszcze wiele innych frakcji, ci mają też fajne, trochę jak kilofy wyglądają, nie, bardziej siekiery. Kolejna nasza frakcja, tym razem już z mieczami, jednostka, tym razem już z mieczami, tam zaraz do tych północnych przejdę, teraz pokażę wam konnicę. No konnica została zrobiona naprawdę świetnie. No jedyny problem jaki tutaj widzę, to do którego ja już się zdążyłem przyczepić, tak, zdążyłem, to to, że jednostki nie będą miały najprawdopodobniej nigdy lanc.
Zawsze będą biegały niestety z tymi włóczniami. Niestety. ROM 2. Dlatego dużo osób uważa, że tworzenie modyfikacji na ROM 2 no nie jest zbytnio dobre, jeżeli chcemy grzebać coś głębiej, ponieważ jest już projekt modyfikacji Deferred Age, który ja bym chciał wam przedstawić już niedługo, ale mam nadzieję, że w ogóle wyjdzie ona. A jeżeli wyjdzie, to wam przedstawię. Jak widzicie, wszystkie oddziały, pomimo tego, że to wszystko jest osobne, mają bardzo, bardzo podobne. Bardzo, bardzo podobnie wyglądają. Troszkę szkoda, no ale mam nadzieję, że w przyszłości to wszystko. No to powiedz, to jest podstawa, tak? Mam nadzieję, że w przyszłości to wszystko zostanie zrobione tak, żeby każda jednostka, każda frakcja czymś się różniła, no żeby te jednostki nie były takie same. Myślę, że skoro pokazałem wam już wszystkich naszych Polaków, to czas na Francuzów. No i Francuzom postanowiłem dać templariuszy, między innymi. Postanowiłem dać parę innych zakonów, zobaczcie, troszeczkę inaczej wyglądają. Francuzi są zrobieni troszeczkę inaczej, no Polacy... Nie wiem, czy to nazwać gorzej, czy jak, no ale powiedzmy, że Francuzów już da się odróżnić od Polaków. Kolejny, tym razem już inny zakon. Zapomniałem, jak oni się nazywali. Mieliśmy templariuszów, na J, templariuszy. To są chyba na J, jak oni się nazywali. Coś na J, tak mi się wydaje. My, razem z Ryszardem Lwie Serce wiem, że brali udział. Ale przepraszam was, nie zapomniałem, po prostu wpadło mi z głowy. Kolejna piechota wyglądająca lepiej, przynajmniej moim zdaniem, niż oddziały polskie. Kolejna piechota, która wyróżniać. O, na przykład Francuzi, powiem szczerze, że wyróżniają się swoimi oddziałami. Tutaj także. No Polacy zrobili troszeczkę taką Polsce, nazwijmy to... bardzo jednoznacznie, znaczy nie jednoznacznie, to jest złe użyte słowo. Bardzo podobnie wyglądają jednostki, po prostu wszystkie polskie. I tyle. No, Francuzi mają oczywiście swoje bardzo dobre oddziały łuczników, co jest zdecydowanie na plus. No i mamy pikinierów, ładnie wyglądających swoją drogą. Tutaj mamy już... zaimplementowali im siekierki. Czyli to był, przepraszam, mój błąd. Myślałem, że po prostu to ROM 2 robi jakieś problemy, ale nie, nie. Czyli po prostu Polakom być może jeszcze nie mają grafik Morgensternów. No dobra. Tutaj mamy kolejne zakony... zakonników. Braci zakonu. I uwaga, ciężka kawaleria, no pięknie wyglądają francuska kawaleria. I właśnie czegoś takiego mi brakuje, wiecie, bo oni tutaj mają swoich templariuszy i tak dalej. Tu mają piechotę, boże, jazdę, przepraszam, dystansową. Tu już byliśmy. Zostanie nam jeszcze tutaj kolejny oddział, który wygląda inaczej. I tu kolejny oddział, zobaczcie, ich ciężka jazda wygląda inaczej niż polska. Mnie to się bardzo podobało, chociażby z tego względu, ja sobie, wiecie, przyspieszę, ponieważ całą bitwę nagrałem. Nie powiem wam, kto wygrał, kto nie. Dam sobie trzykrotne przyspieszenie. Na razie nagrywam, więc zmniejszam trochę jakość, ponieważ ogólnie gram sobie na bardzo wysokich. Ale podczas nagrywania musiałem zejść do średnich, więc... Jest troszeczkę, ja wiem, że tutaj za dużo się nie będzie działo na początku, dlatego sobie troszeczkę przyspieszę. I w tym czasie chciałbym w miarę omówić... tego, czego się spodziewam, więc mam nadzieję, że ogólnie twórcy faktycznie będą wzorować się troszeczkę na Medievalu 2. Ja bym bardzo był wdzięczny im, gdyby to zrobili. Gdyby faktycznie te jednostki wyglądały, żeby się różniły po prostu. Żeby te jednostki nie były takie, jak w tej chwili mamy na przykład w Polsce, że najedziemy i trudno jest odróżnić jedno od drugich, bo to nawet nie chodzi o jakieś walory wzrokowe. Nie, 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 nie o to chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o to, żeby można było odróżniać te jednostki, a nie tylko po tym, że o tutaj mam miecz, tu coś tam jeszcze dalej i tak dalej. I czy też po najechaniu myszką i zobaczenie nazwy. To jest dla mnie, to może być dla mnie duży błąd, no ale Anglicy na przykład już nie będą mieli takiego problemu, czy też Francuzi, ponieważ zobaczcie, że są zrobieni naprawdę, naprawdę dobrze, no. Zdecydowanie łatwiej odróżnić ten oddział od, no może trochę źle pokazałem, bo to są zakonni, ten oddział, czy też ten oddział, czy też ten oddział, tak? A jeszcze lepiej ten, ponieważ ci to już w ogóle wyglądają świetnie, przynajmniej moim zdaniem, no genialnie ich zrobili, to trzeba przyznać.
w sumie chciałbym już jeszcze a propos modyfikacji, ponieważ mam ich zamiar prezentować troszeczkę więcej. Chciałbym wspomnieć a propos Deferred Age. A propos trzeciej ery na właśnie robionej na silniku ROM 2. Słuchajcie, widziałem parę screenów, widziałem parę filmów i niestety troszeczkę czuję się rozczarowany. Uważam, że jednak ten silnik ROM 2 no nie pozwala tak moderatorom na jakiekolwiek bardziej zaawansowane zmiany, ponieważ widać w niektórych oddziałach niestety, że to są jakieś pokrewieństwa z na przykład z właśnie z Persją i tak dalej. No i to nie wygląda zbyt cudnie. No dobrze, zobaczmy ogólnie całą bitwę. Przedstawię wam, skoro już tutaj jesteście, to postanowiłem, że wam przedstawię całą bitwę. Nie mógłbym jej dowodzić, dlatego właśnie sobie ją wcześniej nagrałem. Chcę wam pokazać, jak to wygląda. Zobaczcie, w tym czasie, kiedy przyjmuję cały ostrzał na swoje barki, moja konnica, która była wcześniej specjalnie ukryta, rozpoczyna swoją zabawę. Co mnie niesamowicie wręcz zaszokowało w właśnie u twórców, to, że polska konnica jest faktycznie jedną z najpotężniejszych. Niestety nie można wejść i zobaczyć w encyklopedii, jakie mamy ustawienia i tak dalej, ale zobaczcie, polska konnica po prostu zmiażdżyła. Ja się bałem, że nie damy sobie rady. Zaatakowaliśmy teoretycznie dwóch na jednego, ale polska konnica tutaj na przykład, w tym miejscu jest to świetnie widoczne, ponieważ polska konnica walczy przeciwko dwóm oddziałom, jedna sama i to jeszcze miotająca i druga do walki w zwarciu, przeciwko trzem oddziałom konnicy francuskiej i daliśmy radę. Świetnie jest to zrobione, muszę przyznać, że naprawdę genialnie. Nie ma tego, co jest zrobione w... Przepraszam. Nie ma tego, co jest zrobione we wszystkich teraz grach pokroju ROM 2, pokroju Attili, że jednostki nieważne, absolutnie nieważne jakiej frakcji, odpowiednik na przykład rzymskiego Triarii jest tak samo, ma takie same praktycznie właściwości, to jest źle powiedziane, takie same statystyki co jakikolwiek barbarzyńska jednostka. No to nie jest fajne, dlatego że jeżeli jedna jednostka, jeżeli dana frakcja w ogóle ma tak potężne jednostki, na przykład jak jest w Medievalu, to ma ich mniej, a tamci mają więcej. I to jest różnorodne. I tutaj ładnie wchodzą, to jest różnorodne. A niestety czegoś takiego nie ma właśnie w nowych produkcjach i uważam, że to jest troszeczkę zabijanie Total War'a i długotrwałości, ponieważ ja nagrałem się w Attilę 40 godzin i mi wystarczy. Ja nie czuję potrzeby grania więcej, za to dzięki tak naprawdę tej modyfikacji, czy też Divided Empire, którą pokażę wam już jutro, czekajcie na nią, już jutro na 18 godzinę. Jest to modyfikacja do ROM 2, która przynosi nas, znaczy może nie tyle przynosi, bo zostajemy w tym samym okresie, czyli w starożytnym Rzymie. Ale wygląda fenomenalnie i jest naprawione wszystko to, czego ja niestety nie tolerowałem. No i pięknie Polacy, tylko troszeczkę głupia, że faktycznie no zobaczcie, że te jednostki się zlewają strasznie. No tutaj akurat wiem, że to są już nasi przeciwnicy. No i ładnie. No i tak się właśnie wygrywa bitwę. To dziś jakaś walka znowu. Próbuję wam pokazywać wszystkie elementy, bo wygląda to naprawdę genialnie. Oj, zniknął mi. Zabij go! Który wygra, Polak czy nie? Chciałbym także zwrócić uwagę, że twarze są zrobione częściowo od początku. Część twarzy jest faktycznie dodana i to jest coś genialnego.
Z tego co się orientuję, to twórcy w ogóle jeszcze mają w planach dodawanie unikatowej muzyki. Twórcy mają w planach tworzenie całej mapy kampanii, zrobienie jej inaczej, dodanie nowych grafik, zamków i obiektów poruszających się na mapie kampanii, więc ja jestem ogólnie w niesamowicie czekam na to. Zobaczymy, czy to dojdzie do skutku. No i niestety problematyczne jest jednak przenoszenie świata, jednego świata do drugiego, tak. Przepraszam. Jestem jeszcze przeziębiony. No i nasza ciężka piechota fajnie w sobie radzi. I właśnie brakuje mi tego, żeby co jest w... Tutaj na przykład sobie jeszcze łucznicy stoją. Jeszcze pewnie im się strzały skończyły. Brakuje mi tego, co jest faktycznie w Medieval 2, w Steiner City i tak dalej, czyli te podstawowe jednostki faktycznie są słabiej, są faktycznie słabiej troszeczkę uzbrojone. Te podstawowe jednostki faktycznie gdzieś uciekają jeszcze. Te podstawowe jednostki faktycznie... A jeszcze zostało nam 15 sekund bitwy. No to już jest końcówka. Jakiś wjazd, jeszcze ostatnia szarża. Więc tak wygląda zwycięstwo, moi drodzy. Tak wygląda Medieval Kingdoms 1220. 1212, przepraszam. Zakończ powtórkę. Oczywiście wyjdziemy sobie do menu głównego. I te arty też wyglądają fenomenalnie. Przykro mi, no. Jaram się tą grą, tą modyfikacją. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jak najszybciej. Więc... myślę, że tyle byłoby na razie. Kolejną modyfikację przedstawię wam jutro. Jest to... w ogóle, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania do mnie związane właśnie z tą modyfikacją, czy coś takiego, absolutnie nie bójcie się zostawić komentarz. A pamiętajcie także o ocenie filmu, ewentualnie jeżeli jesteście nowi i chcecie zostać na kanale, to możecie zasubskrybować, jeżeli podobał ci się tylko ten film i zobaczysz na kanał, że tam jakiś medieval, tam jakieś coś tam... i nie za bardzo chcesz tego obserwować, to po prostu tego suba nie zostawiaj, bo chyba, że będziesz coś tam jeszcze patrzał, co wrzucam. Dobra, dziękuję wam wszystkim za uwagę, trzymajcie się, do następnego razu, bye bye.